Tak, żeby dłużyło. To na wiosnę trzeba telefony znać, że bardzo mi włosa. Na góra. Na księżyłego. Na góra, nie widziałaś, nie widziałaś moich telefon. A ściągnęłaś się z tego do roku. Nie, nie mogę. Pojawia się właśnie
200 tysięcy złotych. Jest planowany wolne środki w związku z ostatecznym rozwiązaniem w 2017. Od razu tak nawiązuję do tego załącznika numer 5, bo tam są zmiany, zazwyczaj tego nie ma, a w tym przypadku ustawa jest. A z czego wynikają zmiany dotyczące planowanych dochodów i wydatków? Jak zawsze załącznik numer 1 i załącznik numer 2. I tak, w załączniku numer 1, gdzie mamy zmiany dotyczące planowanych dochodów na rok 2018. Tak jak Państwo widzą, pierwszy dział 600, dział 700, czy dział 756, to są małe zmiany, trochę zwiększeń, 200, to wszystko są jeszcze kwoty. Większa kwota pojawia się w dziale 801, oświata i wychowanie. W szkołach podstawowych i tutaj mamy zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych i środków unijnych o kwotę 297 500 zł. To zmniejszenie dotyczy środków, które były zaplanowane na ten rok 2018 przy realizacji projektu oświata w gminie Strawczyn. Gmina złożyła ten wniosek, ale wniosek znajduje się na liście rezerwowej. Realizację tego projektu mieliśmy przełożoną na przełomie roku 18-19, więc część wydatków była w roku 18 i kolejna część wydatków w roku 2019. W związku z tym, że projekt ten jest na liście rezerwowej, wiemy już, że w tym roku nie będzie możliwości rozpoczęcia, bo dopiero będziemy czekać, aż ewentualnie po przetargach będą jakieś wolne środki, no to wtedy my automatycznie skoczymy na, żeby zrealizować ten projekt. Ale no rok 18 już niestety teraz na pewno wydatków nie będzie. Ale zmniejszamy tutaj dochody i po drugiej stronie również wydatki będą. Czyli tego wynika nie będzie między innymi tak? To jest ten projekt, tak, ale no ja nie mówię, że jego nie będzie, bo jest też w liście rezerwowej, tak. Ale mówię, że gdybyśmy weszli jak gdyby w pierwszym etapie, to teraz można by było robić przetargi i rzeczywiście realizacja była tak rozłożona, rok 18-19. Ale w związku z tym, że jesteśmy na liście rezerwowej, no to musimy czekać ewentualnie na jakieś tam oszczędności z tych projektów, które są zakwalifikowane. I jeżeli będzie, no to wtedy dopiero druga połowa roku będziemy może wiedzieć, ale trudno, informatyk też nie wie na tą chwilę, kiedy ta informacja będzie, czy są takie wolne środki i będziemy mogli realizować ten projekt. Ale no to już na pewno będzie końcówka roku 18. Na czym to jest spowodowane, czy jakoś nic nie punktację, że nie jesteśmy rezerwowe? No na pewno tak, na pewno było pisane, wiem, że było pisane odwołanie w tym zakresie, ale nie znam odpowiedzi. Wiem, że było pisane odwołanie w pewnej, w którejś kategorii odnośnie punktacji. Nie dobrze. Natomiast dział 855 rodzina, zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 10 tysięcy złotych, zwiększone wpływy od komorników, którzy ściągają właśnie zaliczkę alimentacyjną wypłacone przez gminę, więc tutaj są dodatkowe dochody w tym momencie, tak się właśnie złożyło, większe środki ściągnięte, więc zwiększone. Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W pierwszym rozdziale gospodarka odpadami mamy zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 53 105 zł. Te środki są z kolei zaplanowane w związku z dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie azbestu. Rozdział 995 pozostała działalność. W 2000 zł, wpływy z tytułu darowizny. To już jest drugi rok. Przedsiębiorstwo pana Zielińskiego wpłaca na, z przeznaczeniem na konkursy właśnie ekologiczne, które są później realizowane w gminie i na nagrody dla uczestników konkursu.
Zwiększyć dotację, zwiększą opłatę ze śmieci, mógłby zwiększyć dotację. Taki wniosek. No to taka propozycja. A dział 927 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 3000 zł. To z kolei jest refundacja za energię elektryczną przez STKiS, bo gmina najpierw ma się opłacić, a później STKiS refunduje. Więc to takie przejście i po dochodach i po wydatkach te same kwoty. I dochody tak się przedstawiają zmiany na najbliższą sesję, jeżeli chodzi o ten załącznik. Natomiast załącznik numer 2, tu mamy planowane wydatki. Mamy zwiększenie 600, transport i łączność. W pierwszej pozycji rozdział 613. Zwiększenie dotacji celowej dla województwa świętokrzyskiego o kwotę 206 412 zł i 14 groszy. I jest to spowodowane z pismem, które otrzymaliśmy ze świętokrzyskiego zarządu dróg, w którym jest informacja, iż po otwarciu ofert na budowę chodnika w miejscowości Strawczyn, Ruda Strawczyńska, najtańsza oferta jest wyższa niż środki, które my mamy, jak jednocześnie województwo. Województwo również ma kwotę w budżecie 400 tysięcy złotych i u nas w budżecie też taka kwota tej dotacji widnieje. Więc aby rozstrzygnąć ten przetarg, Świętokrzyskie Zarząd Dróg Wojewódzkich zwróci się o zwiększenie dotacji o tą kwotę właśnie 206 412 zł. Gdzie ten przetarg był ogłoszony? Ogłoszony nie wiem, jeśli nie mamy otwarcia 20 kwietnia. To stosunkowo. Przetarg przeprowadzono? Nie, Świętokrzyskie Zarząd Dróg. To może przewidzenia takie odcinki, to 400 tysięcy to przecież nie wystarczy. To było wiadomo, że świecie można jeden nie wystarczy. Tylko dlaczego właśnie, że takie niskiej kwoty, mając świadomość tego, jakie są koszty, jaka realizacja, ubezpieczamy, a później ten będzie większy. Proszę Państwa, no ja nie jestem w stanie odpowiedzieć Państwu na to pytanie. Proszę. W związku to też właśnie tutaj jest to 206 tysięcy i ta kwota kredytu, która się pojawiła u nas w przychodach, jest związana między innymi z tym dodatkowym wydatkiem. Ale pani przyznawała oszczędności z oświaty i wychowania, czyli 296, ponieważ wiemy na dzień dzisiejszy, że nie ma, nie będzie realizacji tego projektu i będzie dała kredyt w takiej samej wysokości. 296 tysięcy to nie są oszczędności, dlatego że nie mamy dochodu, bo to są środki unijne, więc nie mamy dochodu i nie mamy wydatków. Oszczędności w tym projekcie to jest kwota 52 tysięcy, czyli nasz udział własny. Czyli ta kwota faktycznie jest w dochodach, jest w wydatkach, no więc jak nie mamy dochodu, nie mamy wydatków, więc tu jesteśmy na dole. Oszczędnością możemy tu mówić. Założone, że tak. Możemy tu mówić, ale tylko to, co udział własny był zabezpieczony. Ale nie 290, tylko 52. I tutaj też jest. Są inne również pozycje wydatków, które się zwiększają, więc no, w tym momencie rzeczywiście można by było, no nie sądzę, że tak nie robić się. No ale powiedzmy, że no nie wiem, zrezygnować, żeby nie wyciągać tego kredytu 200 tysięcy. Ale nawet przedstawię również dalsze pozycje, które są zwiększone wydatki i na jakie one cele będą przeznaczone. W rozdziale 616 drogi publiczne gminne mamy łącznie zwiększenia w tym rozdziale o 80 tysięcy złotych. Z czego paragraf 427 to jest kwota 15 tysięcy złotych i te 15 tysięcy złotych jest na zakup na usługi remontowe, a dotyczyć ma remontu skrzyżowania ulicy Sportowej i ulicy Dębowej w miejscowości Kamce.
Kolejna pozycja, paragraf 4.3, stawek obusów pozostałych, 65 tysięcy złotych. 65 tysięcy złotych z kolei ma być przeznaczone na oblęgorek ulica Strona, na dokumentację, na odwodnienie i na odwodnienie przy ulicy Kronowej Wrzosławskiej. Ja do tego czekałam, oczywiście to jest ulica Wrzosława w miejscowości Strawczyny. I również są jeszcze naprawy na drogowych przełomów na drogach Niedźwiedź ze Skale, Starczyna, ulica Miła i Borykowa i oblęgu ulica Wiosenna. To jest nawierzchnia asfaltowa, tam było zimie niestety, ale to też nie stanie. I ta kwota to 65 tysięcy złotych na to zadanie, które tutaj Państwu przeczytałem. Jeżeli chodzi o rozdział 617, drogi wewnętrzne, tutaj mamy zwiększenie o 40 tysięcy złotych i to 40 tysięcy złotych jest przeznaczone na wykonanie dalszej części drogi za przedszkolem, tu w miejscowości Strawczyn w kierunku Spokowej. Nie, Spokowej. Czyli to tam do końca ma być, tak? To tak, tam, tak. No właśnie miałam powiedzieć, to tam sobie nie tym ludzie zrobili na tym szanie. No po prostu tam jest wszystko na wielkie. Tak, no, to wynoszą sobie sami. I tutaj jeszcze ten rozdział w tych drogach wewnętrznych. Tutaj mamy przesunięcie wydatków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, też 40 tysięcy złotych. Te środki, to zadanie miało być jako zadanie wydatków bieżących i jako remont. Po przeanalizowaniu chyba przepisów drogowych wniósł o zmianę tych wydatków na wydatki majątkowe, a chodzi o przebudowę drogi wewnętrznej na działce numer 331 w miejscowości Strawczyna za 40 tysięcy złotych. Która to jest droga? W którym to jest miejscu? Z tego co wiem, jest to odcinek od drogi wojewódzkiej w kierunku placu. Tam jest droga wewnętrzna. Tutaj też świetlicą tu jest może? Na pewno ze świetlicą. Może pan Ireneusz... Właśnie o to chodzi. Droga wojewódzka i to jest droga wewnętrzna, na pewno nie bez ulic, droga wewnętrzna w kierunku placu. Między Dunami tam jest jakaś droga. A jest. To jest. Jest. Po stawie samym. Tam jest takie... By to było istne na tyłu? Nie wiem. Nie. To jest chyba z Łomotka Pańczyka, tak mi się wydaje. Tam jest tam między Potami. Aha. No. Tak? Jest. Tak. To tam gdzieś. Kurczę. No jest taki łącznik między tak, województwo a tą Zaciszę. Mm-hmm. O, Zaciszę, no właśnie. Ona się łączy tak skracam, bo no jest tam uciążliwość, bo tam nie ma żadnego skrótu. Albo się wjedzie od kierunku drogi na Obręgu, albo się wjedzie od strony placu. A ten drugi odcinek drogi nie ma wyjazdu w środku. To jest takie zasadne, bo tam wtedy będzie troszkę skrót. Panie Sudno, ja jeszcze dopytam, bo nie dosłyszałam tego dobrze. Tam drogę tutaj o tym przedszkolach jest planowana z nim dalszy ciąg na kiedy. Znaczy, jeżeli będą zwiększone środki, to tyle nie ma. Nie ma wtedy, bo to rok 18. No, to jest cały czas rok 18. To będzie cały dział 600, transport i łączność. Następny dział 700, gospodarka mieszkaniowa, zmniejszone wydatki o 20 tysięcy złotych z wykupu gruntów. Tam mamy przeznaczone 80 po weryfikacji przez geodet. Stwierdził, że może tutaj te 20 tysięcy być zdjęte.
Dział 750, również administracja publiczna, zmniejszono również wydatki bieżące 12 tysięcy złotych. Dział 801, szkoły podstawowe, tutaj mamy zmniejszenie wydatków i właśnie wydatków dotyczących tego projektu e-oświata lub nie straszy, z czego środki unijne 297 tysięcy 500 zł, a środki własne nasze to 52 tysiące 500 zł. I w tym rozdziale, rozdział 801.04 przedszkola, zmniejszamy jeszcze wydatki inwestycyjne w wysokości 40 tysięcy zł. Po 20 tysięcy złotych mieliśmy przeznaczone, mamy przeznaczone w roku 2018 na wykonanie dwóch koncepcji budowy przedszkoli w miejscowości Prawnik i w miejscowości Oblędowe. Te środki były na koncepcję, ale po konsultacji z panią sekretarz i wójt również uznał, że tych koncepcji na tą chwilę nie ma konieczności wykonywania. Można od razu, jak już będzie decyzja o tym, że rzeczywiście budowa czy rozbudowa i gdzie, no to wtedy już będzie wykonanie już samego projektu bez wcześniejszych kosztów wykonania koncepcji, że no nie są to jakieś takie budowy, które będą wymagały rzeczywiście jakiegoś wizualizacji i tak dalej, bo co innego przedszkole tutaj pasywne, które było, no ono było trochę inne, nietypowe. Natomiast w przypadku tego no stwierdzono, że te koncepcje, no bez tych koncepcji można rzeczywiście się odbyć. Dopiero później od razu już wykonanie dokumentacji projektowej. A na to było przeznaczone po 20 tysięcy, na 20 tysięcy na jeden, 20 tysięcy na drugi, w tym roku 18. Więc dlatego też również zmniejszamy te 40. Dział 900 gospodarka komunalna. Tutaj Państwo widzą, jest to 2 tysiące zwiększenia i to te 2 tysiące to dotyczy nagród, wydatków na nagrody konkursowe, czyli z tej darowizny. A tak to mamy przesunięcia z wydatków związanych z usuwaniem azbestu, dlatego że otrzymujemy tą dodatkę z Europejskiego Funduszu Ochrony Środowiska. Więc w tym dziale mamy 2 tysiące, a w dziale 921 mamy 3 tysiące. Zakup energii, to też jak wspomniałam, po dochodach mamy 3 tysiące jako refundacja, a po tej chwili mamy wydatek też 3 tysiące za energię na świetlicę. I łącznie mamy zmniejszenie o 89 897 zł. Załącznik strategii inwestycyjnych wieloletnich. Z tego załącznika zostało usunięte z roku 2018 właśnie ten projekt oświata w gminie Starczyn. On został przesunięty w całości na rok 2019, więc zadanie zostaje tylko, że nie w roku 2018. A w załączniku numer 4 z kolei zmiany mamy na przykład pozycji czwartej, czyli to co wydatka. Gdzie mamy budowę chodników przy drodze wojewódzkiej. I tutaj była kwota 400 tysięcy złotych, zmieniona na 606 412 złotych 14 groszy. Już tylko z jedną miejscowością, bo do tej pory, jak Państwo widzą, były wpisane dwie miejscowości, Rudowska Starczyn i miejscowość Bułgar. A Pani jest ta sprawa, na wybrania one zostały przyjęte, sprawy sądowe się zakończyły? Tak jak mówimy nawet na ostatniej komisji, sprawy sądowe tak, ale dalej jest to przekazane, no właśnie, nie ma jeszcze dokumentacji, dlatego że przekazane jest to do marszałka, że dokonał dalszych czynności. Także jeszcze ta sprawa nie jest to właśnie. A jakie czynności? Wiadomo, jakie czynności? Nie będę się tutaj wypowiadać, bo to są już takie geodezyjne sprawy. Ale sprawa była pozytywnie załatwiona, czyli rozstrzygnięcie sądowe jest pozytywne. To sprawy spadkowe były. Tak. Z tego co radny tak mówił, to tak, że są pozytywnie. Nie czekamy, tylko budujemy na... Czekamy na decyzję wojewody i wojewody. No dobrze, ale może wiecie. Ale dobrze, jak nie ma... Dobrze, ja tylko chcę się odnieść do tego, co mówił pan Wójt, co mówił pan Radny i co przede wszystkim
mieszkańcy, że jest ogromne zagrożenie, z czym się wszyscy tu odbywają, mamy początek roku i moglibyśmy jeszcze na przykład miesiąc, dwa poczekać na decyzję marszałka i na opracowanie projektu i wykonać tam, ale z góry było założone, że nie będzie to wykonywane na Bugaju po 3 miesiące. Tyle, no. Nie jestem w stanie odpowiedzieć teraz, dlaczego zarządca drogi zdecydował o ogłoszeniu przetargu na odcinek Straczyn na Straczyńską. Tak. Na tą chwilę. Nie, no, zaproponowane jest naprawdę. Jasne, jest dobrze, ale to nie jest tam, gdzie jest... Tak, gdzie po prostu na Kaszkowicie, no i to jest naturalna, teraz nie wiadomo. Więc trzeba się uważać, że wszystkie procedury są zakończone. I można uważać, że reszta pod krokiem mówię, to co się przebija przez dodatki, to wydarzenie inwestycyjne są takie pozycje. W tym założeniu numer 5 też już wspominałam, że pojawia się kwota kredytu po 200 tysięcy złotych, której do tej pory nie było. I urealnienie tych wolnych środków to zakończenie sprawozdania za rok 2017. Załącznik numer 6. Konsekwencja zmian wcześniejszych. Zadania. Załącznik numer 7. Identyczna sytuacja. Bo nie możemy się nie wartować w toku relacji celowej, której zmieniamy. Konsekwencje dla lat następnych, bo zwiększa nasz dług na koniec roku 2018 o te 200 tysięcy uległ zwiększeniu i w latach następnych należało rozpisać właśnie spłaty kredytu, więc w tym zakresie, w tych latach następnych zostały dokonane zmiany. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe pozycje, to tutaj już bez zmian. Proszę pytania do przedstawienia projektu. Nie ma. Jeśli nie ma pytań, bardzo proszę, przejdziemy do opiniowania. Kto z pani, panów radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2024? Proszę o odpowiedź. 8. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 1.
Przechodzimy do następnego punktu porządku. Podpunkt trzeci w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Starczynie z dnia 20 maja 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla województwa świętokrzyskiego. To nam proszę. Proszę Pani. Zmiana powyższej uchwały wynika z zmiany kwoty dotacji dla województwa świętokrzyskiego na wykonanie budowy chodnika w miejscowości Radnik dla Starczyńska. Zmieniamy kwotę, bo do tej pory była nasza kwota 400 tysięcy złotych. Zmiana dotyczy kwoty 606 412,14 zł. I również zostawiamy tylko miejscowość Rudy Straszczyńsko-Skrawczyn, Rudy Straszczyńsko-Skrawczyn bez miejscowości Buga. I w tej wersji, która jeszcze dzisiaj obowiązuje, to zadanie właśnie jest takie w dwóch miejscowościach, Rudy Straszczyńsko-Skrawczyn i Buga. W tym projekcie w związku z tym, że jest to otwarcie ofert na to zadanie i taka kwota, no konsekwencją to jest to, że zmiana w budżecie i tam są zmiany również i konieczne zmiany takiej uchwały o udzieleniu pomocy dla innej jednostki samorządu terytorialnego. Że jest to konsekwencja w tym budżecie. Tu jeszcze jakbym mogła Państwa prosić o to poprawkę w punkcie drugim, właśnie tam gdzie mamy słownie. Mamy 606 412 i prosiłabym o wykreślenie tysięcy. Ale to
Tak, formularz ankietowy, tak? Formularz wysłany do... Które były używane do przeprowadzenia tej konsultacji. A wyniki konsultacji? Zaskakujące. Konsultacje zostały przeprowadzone od 16 lutego 2018 do 19 marca 2018 roku. W wyniku zliczenia tych badań ankietowych wynikło, że w badaniu ankietowym wzięło udział 259 mieszkańców gminy Strawczyn, mieszkańców z terenu gminy Strawczyn. Może Pani jest dokładnie w tej obszarze i zerwuje głowę. Tak, poprosimy Pani. Jak to jest obliczone właśnie? Bo to 259 mieszkańców. Ja tylko to tak jak, ale ja jeżeli nie mam potrzeby, żeby tutaj przyczepić. Proszę. To jeżeli są będą pytania do ankiety, no przepraszam. Ja w międzyczasie chciałabym złożyć wniosek i poprosić komisję o poparcie, a wniosek dotyczy ulicy Brzozowej, udzielające na Polikach, o nawiezienie tam uboczy i utwardzenie, ponieważ jest położona nawierzchnia asfaltowa i są takie dosłownie przepaści. W niektórych miejscach no mają ludzie pole, więc orują i robi się dosłownie skarpa z jednej, z drugiej strony. W niektórych miejscach jest od razu rów i ten asfalt się po prostu zapada już i łamie. Po prostu szkoda tego, żeby się to pozapadało, poniszczyło. Częściowo tam pan Lesiek już w tamtym roku zaczął wywozić, znaczy utwardzać, ale to dosłownie jest, nie wiem, czy 1/4 tego odcinka, a jest potrzeba na całym odcinku. Wiem, że nie na całym odcinku też jest pas drogowy, więc chociaż tam, gdzie jest ten pas drogowy, albo na całości, więc wnioskowałabym na całości, na całej długości drogi gminnej ulica Brzozowa w Chełmce. I bardzo bym prosiła o poparcie mojego wniosku. Komisja oczywiście. Jest, była zrobiona droga, nie zrobiony był pas. Pobocznie zrobiona. To dziwna droga, nie jak to. Znaczy ta droga to w ogóle jest, ale to jest na inną historię, czekam na rozwiązanie, jeżeli będzie nie. To była droga na wierzchnię asfaltową. Tak, i częściowo bez planu, ale to jest inna historia, także na razie proszę o to tylko, żeby ta droga została, żeby pobocza zostały usypane jakąś grysem, nie wiem, wysiewką i utwardzone te pobocza. Ponieważ stwarzają niebezpieczeństwo dla samochodów mijających się, ponieważ ta asfalt, szerokość tego asfaltu jest 3-3,5 metra, także dosłownie idzie na rozterka. No nie mierzyłam, więc, ale no, myślę, że więcej nie będzie. To samo było przygraniczne, nie było gdzie uciec. A teraz jest? No to chyba tak, ale teraz jest? Znaczy pobocze jest nasypane, no już jest trochę lżej. To pobocze jest zrobione, to też. No więc ja bym właśnie mierzyłam to pobocze. Także bardzo proszę Pani Przewodnicząca o poddanie mojego wniosku pod głosowanie, ponieważ chciałabym prosić o poparcie komisję. Proszę Pani, nie chciałabym powiedzieć to, co on, dlaczego tak została zrobiona droga, że bez pobocza? Może tam nie ma możliwości? Może być, że nie ma możliwości, bo to będziemy może myśleć, a no, okazuje się, że przyjdzie. Ale to będzie ale odpowiedź na wniosek. Ale tak, wniosek zawsze muszę rzeć, a odpowiedź będzie na wniosek. Pani się przy tym, bo to tak dziwne jest to, że jest droga jest robiona była, a nie zrobiona już pobocza. Panie Radny, jeżeli uważasz, że potrzeba jest tylko robienia dróg wewnętrznych gminy w Starczynie i w Starczynku, to możesz głosować nie. A ja bardzo proszę o poddanie mojego wniosku. Nie jestem tego, przeciw. Dobrze. Jak się coś robi, to widać. Do tego, jak się przyjedzie, to widać. Do niczego nie dojdziemy w takiej konwersacji. Bardzo proszę o poparcie wniosku. Kto z Pani, Pan Radnych jest za poparcie wniosku? Sylwika, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzyma? Dziękuję bardzo. Na części jest pas drogowy, na części nie ma. No to jest dziwne, że wariant ta droga jest zdana z prawem. Teraz ludzie nie mogą sobie przepisać działki.
zgłaszają. Wiem, że niejednokrotnie ulica Brzozowa. No to Sylwia, ja jeszcze poruszam może mój problem. Mamy drogę powiatową biegnącą w kierunku Łosienia. Rok rocznie na wiosnę są takie problemy w Łosieniu, że są dziury, doły, załatają część jest niezałatana. Ciągle do pana Pawła alarmuję, do pana Spaczyńskiego. I nawet jeszcze znalazłam telefon do pana dyrektora z Zarządu Dróg Powiatowych. Rozmowa jest, jest taki zakręt, gdzie jest dziura na dziurze, po prostu są nowe wyrwiska takie porobione, że jak jadą dwa auta, jedno auto musi się zatrzymać, żeby drugie przejechało. Droga powiatowa, oczywiście. Pan dyrektor wie, bo jak przed moim telefonem twierdził, że przejeżdżał dzień wcześniej, on zdaje sobie z tego sprawę wie. Kiedy będzie dokończona droga gminna na ucisku brakujących 100 metrów zagadnę. To najzimniejsze, że jest droga wyjęta. Idzie kawałek drogi, chyba nie wiem. Już pociągnął 100 metrów dalej, jest droga. I jest taki odcinek 100 metrów, co nie ma... Nie ma drogi. Nie ma asfaltu. Ze względu na brak środków... Ale mam poprosić. To ja... Jeszcze, dlaczego? Panie Marianie, ja pytałam pana Pawła. Pan Paweł powiedział, że ze względu na brak środków był zrobiony, asfalt jest położony tylko tam, gdzie droga biegnie ze spadkiem i znosi gryz, tak? I tą nawierzchnię taką ubitą, tak? Czyli tam te kamienie, coś takiego. Tam, gdzie jest spadek. Tam, gdzie nie ma asfaltu, jest droga w poziomie, nic nie spływa z niej, płaska, w związku z tym tam nie widzieli potrzeby. No to jest drogę, jak jest robinko, jest tam drogę w ogóle. Ja mam drogę zrobioną, ulica Zamuchany się nazywa, gdzie z jednej strony jest zostawione 30 metrów, z drugiej strony jest zostawione spadek. To jest tylko gmina Sprawcza. Chyba też jeden dom jest zostawiony, co zresztą mówiłam. A są drogi, gdzie są wymieniane, teraz po raz trzeci jest zaplanowana wymiana nawierzchni, która jest fantastyczna, no ale to jest w innej miejscowości zupełnie. Przechodzimy do... Przechodzimy do konsultacji. Witam bardzo serdecznie Monikę. Rozpatrujemy wynik konsultacji społecznych. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Jest pani Monika, proszę o zadawanie pytań. Pani Moniko, prowadzenie dyskusji pod tym. W jaki sposób kierowane były ankiety? Czy to były ankiety do jakichś wybranych osób, do mieszkańców? Czy ja do wybranych osób, pani mieszkańców? Dlatego, że nie wiem, czy państwo przypominacie sobie, jak mieliśmy uchwałę odnośnie konsultacji społecznej. I to nie może być skierowana do, nawet do, to było tak wtedy od wojewody, że nawet nie możemy do osób pełnoletnich, tylko ankiety kierujemy do wszystkich. Więc nie możemy powiedzieć, a tym bardziej jeszcze, że proszę państwa, ankieta odnośnie wychowania przedszkolnego to musi być ogólnogminna, dlatego że przedszkole nie ma rejonizacji. Czyli nikt nie zabroni osobie, powiedzmy sobie, ze Sprawczyna, nawet tutaj sąsiadowi, zawieźć dziecka do przedszkola, do promnika. Bo jemu tak pasuje i koniec. To jest jego tylko i wyłącznie wola. Więc tak to było zrobione, no i zgodnie tutaj. To też już my się zastanawiały, ale przecież przypomnieliśmy sobie, że niestety wojewodzina nam tutaj, pani wojewoda wtedy, prawda, Gosiu? Tak, nie wolno nam ograniczać. Konsultacje społeczne są ogólnogminne. Dobrze, kierujemy. Wszyscy się mają prawo wypowiedzieć. Tak, ja byłam zdziwiona, że nawet tutaj, że wie, tylko niepełnoletni. Panie Mieniko, bo tutaj jest tak, 259 mieszkańców z terenu gminy Sprawcza wzięło udział. I więc tak, to tylko tak w kwestii wyjaśnienia, bardziej rozjaśnienia. Otóż obradowka 123 na tak, 87 na nie. Czyli łącznie 200 mieszkańców, tak? Z tych 259. To znaczy się tak, bo proszę państwa, 123 mieszkańców na przykład było za, wyraziło za tak, przeciw na przykład 87. Ale na przykład były sytuacje, że osoba na przykład w tym punkcie nie zaznaczyła. Bo problemem byłoby i wtedy ankieta byłaby nieważna, jeżeli w danym, powiedzmy sobie, dziękuję bardzo, w
punkcie czy pytaniu osoba zaznaczyła dwa razy, prawda? Zarówno tutaj i tutaj. Wtedy traktowana jest ankieta jako po prostu nieważna. Natomiast były osoby, które nie zaznaczały tutaj oblęgorka w ogóle, bo ich to nie interesowało, zaznaczały tylko promil. Natomiast były osoby, które zaznaczały oblęgorek, a nie zaznaczały promnika. Więc tutaj proszę Państwa, ze szczegółowej analizy każdej ankiety, po prostu to są wyniki tych ankiet. Dlatego gdybyście Państwo chcieli na przykład zliczyć tutaj, powiedzmy sobie, wyjść na tą liczbę 259, bo zliczać sobie tutaj te odpowiedzi, za nic na świecie nie wyjdzie. A zajęło mi to trochę czasu, ale to tak jak mówię, że to po prostu osoby nie zaznaczały. Wtedy ankieta była ważna, tak? Oczywiście, zaznaczenie tylko i wyłącznie dwóch tych samych odpowiedzi odnośnie tego samego punktu. Ale nie było takiej sytuacji. Nie było. Wszyscy zrozumieli, że po prostu zaznaczają tam albo nie w odpowiednim. Okay. Nie było żadnej ankiety unieważnionej, nie branej pod uwagę. Wszystkie ankiety złożone, czy w wersji papierowej, czy elektronicznej, były brane pod uwagę. Pani Radko, ja mam, jeśli można, ja mam pytanie. Jeśli chodzi o oblęgorek i o budowę tego nowego przedszkola, tak? Nie przedszkole, tylko nowego przedszkola. Czy Pani jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, gdzie ono miało być, na której działce, w którym miejscu zlokalizowane? No nie wiem, trzeba by było tutaj rozmawiać. Nie robiliśmy zadania. I propozycja jest konkurencji. No właśnie. No. Też to słyszałem. Dopóki rodzice nie wiedzieli gdzie, tak, to wszyscy byli za dobre. A jak poinformowałem, tak, wolą rozbudowę. Woleli rozbudowę wtedy na tym spotkaniu. Teraz okazuje się według tych konsultacji, że są nowe. Że chcą nowe. No, co prawda 123, a 116, niewielka różnica, to mnie tak nie dziwi. Jak nie dziwią na przykład te 87 przeciw i 94 przeciw, to to jest. Mhm. No to jest. Nie, niech się ujawni. Szanowni Państwo, to jest ankieta, jest tak jakby znacznikiem tego, natomiast ostatecznie podejmujecie decyzję. Proszę Państwa, w tej ankiecie też mogły brać udział osoby, które poza nie mają. Nie, poza nie. Dlatego, żeśmy tam pozwolili sobie na umieszczenie tutaj tych danych osobowych w tej ankiecie, żeby nam spoza osoby nie, tak powiem, mieszali. A nie pełnoletni też były. Nie, właśnie nie było. Wszyscy byli pełnoletni, wszyscy składali tak. Natomiast były osoby, no tak jak mówię, że nie mieli dzieci w tym wieku. Czy wypowiadali się w sprawie ankiety na przykład mieszkańcy Kuźniaków czy Korczyna? Czy były takie? Czy byli takie? Bo odnośnie Kuźniaków nie wpłynęła żadna ankieta. A czy odnośnie Kuciska wpłynęła? Z Kuciska tak, wpłynęła jedna ankieta. Czyli, a z Korczyna? Tak. Korczyna? Nic. Czyli można wyrzucić w Warszawie decydowało. W większości tej ankiety. Pytanie odnośnie, jeżeli tutaj mieszkańcy Oblęgorku są nie za budową, tylko rozbudową, czy jest tam możliwość rozbudowy tej szkoły? Się tutaj to już by warto rozmawiać z panią sekretarz, to ona jest, prawda, fachowcem w tej sprawie i tutaj z panem Marianem już rozmawiali na ten temat, prawda, na poprzedniej komisji, więc... Na pewno by, znaczy tak mi się wydaje, że byłby ten niższy koszt. Oczywiście. No, i logistycznie chyba by dał. Ta sama kuchnia, ta sama kuchnia, ogrzewanie, prąd i tak dalej. A druga rzecz, że przy tych kuchniach potem będzie nowe. Nie wiesz, później. A ty wiadomo, co będzie za 10 lat? Czy nie będzie znowu małe? Nie trzeba dobudować cieplacy, rozbudować, a tam jest, no jest ograniczone. To tak, to się nie przeskoczy, bo nie wiemy, co będzie za 10 lat. Ale tak samo można nie było budować straczenie, no gdzieś przebudować przy szkole. Też no to chwilę jest zapotrzebowanie. Się okazuje, że 50 osób? Za małe jest. 50 dzieci, tak? Zapotrzebowanie? Na 50 osób, tak. To są
takie dwa oddziały, powiedzmy sobie, z tym, że no, ja uważam, że trzeba wziąć pod uwagę kwestię rozwojową, ewentualnie zwiększenie o jeden oddział. Z tym, że Państwo wiecie, że my jesteśmy zobowiązani zapewnić miejsca przedszkolne dla dzieci w wieku 3, 4 i 5 lat. Tak. To jest ustawowo. Ustawowo, no. Dokładnie. A teraz przyrost jest spory. Ja bym też proponował, żeby do takiej dyskusji zaprosić na przykład panią dyrektor z Promnika, słuchaj, spotkanie, też się wypowiedzą. Ale tu pani dyrektor z Promnika, to tutaj nie ma żadnych wniosków, to jest tylko rozbudowa. I tam jest faktycznie, nie wiem, Państwo pewnie żeście widzieli, tam jest odrębny budynek. I jest możliwość, tu jest dosyć placu, prawda, do szkoły, do Promnika, wydaje mi się, że czy w tą stronę, czy tutaj w stronę, powiedzmy sobie, tego placu zabaw, tam no, można nie rozbudować. Pomysł od kół, jeśli chodzi o ścisłość, rozmawialiśmy, no są różne możliwości. Jest możliwość dobudowy, do budynku jeszcze, a jest możliwość też rozbudowy z wyjściem nad halą sportową. Nad halą czytam. Tam można rozbudować o jakieś starsze klasy, a dzieciaków umieścić gdzieś na dole. Nie wiem, tak tylko była wstępna rozmowa. Ale to się muszą nawet teraz. A może być dobudowane o. Fachowce ekonomiczni, budowlańcy, którzy mają tak. Jeżeli ja mogę zabrać w tej sprawie głos, to powiem tylko tak, że co do ankiety, co do jej wyników. No to jest tu jakieś pole do dyskusji. Natomiast my możemy, przynajmniej z mojej strony, możemy dajemy zielone światło na budowę, rozbudowę i jakby to nie nazwać. Natomiast co do technicznych, prawnych aspektów, są od tego i służby, i fachowcy, żeby się mogli wypowiedzieć, budowlańcy, eksperci, którzy się wypowiadają na ten temat, jaką koncepcję wybrać, która jest korzystna. Jeżeli chodzi o mnie, to uważam, że rozbudowa przedszkoli, budowa obiektów, które służą młodemu pokoleniu, dzieciom, i to jest takie przyszłościowe, bo sądzę, że te dzieci będą nam przybywać, jest to takie przyszłościowe i bardzo, bardzo uzasadnione działanie. Że na to nie trzeba oszczędzać, na takie cele jak cele edukacyjne, dlatego że to... Może nie oszczędzać, ale dawać rozsądne leży. I jeżeli chodzi o mnie, to jeżeli miałbym wybierać, czy budować za 2,5 miliona trasę narciarsko-biegową, gdzie nie ma tradycji narciarskich, a budowę przedszkoli, no to wybiorę zawsze budowę przedszkoli, bo trasy narciarskiej i tradycji narciarskiej w gminie nie ma. Więc zawsze będę za tym, żeby budować. To jest moje zdanie i takie zdanie też wypłynęło na poprzedniej komisji komunalnej, komisji statutowej. Też mieliśmy wątpliwości, jaką koncepcję wybrać. Nie wybraliśmy żadnej koncepcji. Daliśmy zielone światło do budowy, rozbudowy, jakby to nie nazwać. Natomiast na ten temat, jakie koncepcje wybrać, niech się wypowiedzą fachowcy. Z mojej strony jest zielone światło. To jest bardzo proszę. Następne pytanie. Głosy. Ma pan zdecydowaną rację, panie przewodniczący, przy czym po prostu choćby nawet z tego względu, że gmina ma obowiązek zapewnienia wszystkim dzieciom dostępu do przedszkola. Pani Moniko, a takie pytanie mam jeszcze. Czy w momencie, jeżeli Rada przyjmuje uchwałę, czy dochodzi do decyzji, że przedszkole jest, czy w Promniku, w Oblęgorku zlokalizowane, to o którym mówimy, już nieważne, czy nowy budynek, czy rozbudowa szkoły, co z przedszkolem w Promniku wtedy? Czy ono dalej zakładacie jego istnienie, czy ono jest... Tak, czyli no ono koniecznie w Promniku zostało. Czyli to jest trzeci obiekt po prostu wybudowany w Oblęgorku, tak? A to przedszkole w Promniku dla mieszkańców, powiedzmy, Promnika, normalnie wydaje mi się z tym... Tak, bo tam dla mieszkańców Promnika to nie tylko dla mieszkańców Promnika. Ja wiem, ale ten tam nie został, tam to zostało. Obecnie już są zapotrzebowanie większe, bo tutaj był rady z Promnika i mówi, że zapotrzebowanie jest większe niż te przedszkole, które jest. Już jest w tej chwili. Dla samych dzieci z Promnika. Czyli tutaj jest naprawdę jest potrzeba. Tak, ja bym chciała zapytać odnośnie budowy i rozbudowy w tym momencie. Bo ja rozumiem, że z tych, którzy wielka, jeżeli rozbudowa w ogóle, jeżeli rozbudowa, to będzie tylko przedszkole bez żłobka, tak?
Jeżeli budowa, to będzie przedszkole i żłobek. To znaczy się wie pani co? No tak, wydaje mi się, że tak, że to jest takie tutaj przy tym, przy budowie, to wtedy można tak jak w przypadku tutaj, prawda, powiedzmy sobie, że ten jeden oddział żłobka. Natomiast ja nie wiem, jakie pytanie, co tam ale są to jest... warunki takie, powiedzmy sobie, przy rozbudowie, czy tam będzie możliwość ewentualnie dobudowania, bo proszę zobaczyć, w tamtej ankiecie nie jest tak do końca powiedziane, bo tam jest punkt trzeci bodajże w oblęgorku, prawda? Ale to jest tak, proponujemy następujące rozwiązania. Budowa nowego obiektu przedszkolnego w Oblęgorku dla około 50 dzieci oraz żłobek na około 30 dzieci, tak? Nadbudowa, rozbudowa istniejącego no, budynku szkoły w Oblęgorku jest przeznaczeniem na przedszkole około 50 dzieci. I koniec, czyli tu już nie wchodzi w grę żłobek. No to jest wyraźnie jakby... Bo to jest istotne, rodzice o to pytają. Czy, jeżeli rozbudowa, to też żłobek, żeby tam, powiedzmy, był przewidziany. Jeżeli nie, budowa, no to żeby był, no jest potrzeba tego żłobka. I jeszcze jedna kwestia ważna, no bo tak naprawdę co do Oblęgorka, tak? Nie ulega wątpliwości, że te placówki są potrzebne, żeby powstały. Rodzice dopytują, jaka działka. Ja właśnie przed chwileczką się dowiedziałam, jaka działka. Planowana jest działka, tam jest w tej chwili budynek, znaczy, planowana przy budynkach. Więc pierwszy sygnał rodziców tylko nie na tej działce. Nie przy budynkach. To jest jedna rzecz. Druga z tego, co nie wiem, jak to jest formalnie załatwione, ale ta działka była przeznaczona dla Oblęgorka. Dla mieszkańców. To nie jest tak, że to jest własność gminy w sensie. Tutaj no to ja mogę tutaj w tej kwestii powiedzmy sobie gruntu, nie będę się wypowiadać. Ja myślę, że Państwo wiecie mniej więcej, gdzie ja mieszkam. Mieszkam przy Kurnikach. I proszę mi wierzyć, może, a mieszkam już około 15 lat, jak było ze 3 razy śmierdziało z tych Kurników. Ale to Pani Moniko, Pani mieszka. Może ja mniejsze Pani, pani mieszka Kurnika. Przed Kurnikami. To jest istotna rzecz. I wtedy zachodnie wiatry najczęściej są zachodnie i takie... Nie, pani... wiatry są raz w tą, raz w tą. Nie. Sytuacja jest zachodnia. Niestety, oczywiście, tak, nie będzie, natomiast będzie problematyczna, rodzice wiedzą, że będzie, nie chcą tej lokalizacji. Są zakupione, w tamtym roku były zakupione, w tamtym czy 16 roku działki rolniczej spółdzielni produkcyjnej. Ja wnioskuję o to, żeby rodziców dopytać o lokalizację. Nie możemy tak, że ktoś zdecyduje, tylko żeby rodzice się określili. Jeżeli jest potrzeba takiej budowy, no to widać, że jest. Natomiast też gdzie no, jest... Tej konsultacji, to to nie widać takiego nie, no, entuzjazmu, to, że, nie, żeby no, budować. Bo to teraz tak, tak robimy, tak jak mieszkańcom robimy na siłę. No ja nie. Się, no to według, no dane są do nami. Raczej na tak. Raczej. Ale zawsze jest na to większość, tak? Bierze się pod uwagę tą większość. Jak powiedziałem, dla mnie jest wielką, nie wiadomo, te 87 i te 94 osoby. To to jest. Ja bym chciał, żeby się ujawnili. Kto to jest? To są dane. To są osobowe, nie wiem. Natomiast taki wniosek ja składam, że my mamy wiedzieć konkretnie, jaka to będzie lokalizacja, co to będzie działka, bo na przykład do mnie te sygnały naprawdę dochodzą bardzo wyraźnie. Już ktoś skądś taką informację uzyska, że tam jest przymierzana ta lokalizacja. No przecież na zebraniu powiedzieli, że byli absolutnie przeciwni, żeby po prostu nie... Jeśli była kwestia budowy... Ale Pani Moniko, ja bym się chciała dowiedzieć, jak to z tą działką jest. Jaki jest stan prawny? Czy ona została przekazana wsi? No tak jak mówię, to trzeba rozmawiać wtedy zgodę, który jest prawda, jego referat jest tutaj odpowiedzialny za własności. A jest Pan? W większości są skomunalizowane. Może być tak, że to jest we władaniu wsi. Jest we władaniu najprawdopodobniej. A będzie własnością właścicielem gminy. Ale tutaj jest u nas taka jest gmina własnością, ale też przekazało się wieźnie wyraźnie. Jest duże rzeczy zboże na sprzedaż, na jakieś rozbudowy i tak dalej. Więc to jest to, że
Wystarczy jeden własny obiekt, Panie Niko, bo zanim przyjdzie pan lekarz tego, ja bym się chciała tylko, czy jest prawda, że mogę rozbudować szkołę w Gdańcach o salę gimnastyczną, powiększenie tej sali gimnastycznej? Jeżeli tylko znajdą się na to środki finansowe. Bo przychodzi fachowiec i mówimy, prawda, że chcielibyśmy rozbudować szkołę. Tym bardziej, że nasza, powiedzmy sobie, w Chełmcach ta działka, ona nie jest mała. Ona jest, nie jest mała, nie wiem. Na pewno w jakiś sposób można byłoby rozbudować, tym bardziej, że przecież tam u góry też są te mieszkania nauczycielskie, prawda? Nie wiem, czy tam jest całe zagospodarowane, po prostu... Tak, no mieszkań, no to wynajmniejszy 2015, to to jest nie do ruszenia, aż tak, to jest tam kwestia sprzedaży tych mieszkań przez gminę, co nie było takiej możliwości. Aczkolwiek no, mamy pracę i jest możliwość. Jest, na pewno jest możliwość rozbudowy, tylko kwestia teraz zabezpieczenia środków finansowych, ewentualnie najpierw, nie wiem, na plan, do plany, później ewentualnie powiedzmy sobie na budowę. Byłby problem, gdybyśmy nie dysponowali działką odpowiednich, powiedzmy sobie, gabarytów. Ale ta działka jest. To jest największy opór. Ja dziękuję panu w takim razie. Ja proponuję.
sumie odnośnie tej ankiety, żebyśmy zagłosowali tak jak na poprzedniej komisji. Czyli za budową i rozbudową. Ale zielone światło. Tak. A z tego względu, że możemy się tu dochodzić jeszcze tydzień, nie wiadomo, jakie pieniądze będą. Czy będą pieniądze pozyskane na budowę i wtedy rozbudowa i tak odpada, czy będą na rozbudowę i nie będzie możliwości budowy. Dać zielone światło na budowę czy rozbudowę tu i tu, co jest? Nie, jest jeszcze jedna kwestia, tylko żłobki. Czy przy tych przedszkolach będą... Zawsze można przy każdym przedszkolu utworzyć żłobek, tak jak mamy, takie... proszę Państwa, utworzony. Jest przedszkole, jest żłobek. Tak. Wtedy w tym, że w koncepcji było przedszkole, a później... Nie, najpierw było przedszkole, a później była zmiana w zdaniu, prawda? Adaptacja pod żłobek. Ale tutaj jest napisane, że podjęcia działań zmierzających do powstania pewnych obiektów. Jakie to są działania? Właśnie pozyskanie środków zewnętrznych, czy zamieszczenie naszych? Właśnie pozyskanie środków zewnętrznych, a na początek teraz, proszę Państwa, to przede wszystkim stworzenie planów budowlanych, prawda? Wszelkich pozwoleń, tego wszystkiego. Jak Państwo wiecie, to też trochę czasu nam zajmie. Właśnie jaki to będzie czas, powiedzmy tak, ramy czasowe? Tutaj to tak jak mówię, że to jest kwestia tutaj techniczna. Tam poprzedni ten projekt budowlany na przedszkole to było około, nie wiem. No całe procedury przetargowe, wszystko to. Tak, no tak, ale musimy dać czas na tej po prostu czas tej firmie, która nam przygotuje te plany. My później te plany będziemy musieli zaakceptować, czy nam odpowiadają, czy nam nie odpowiadają te plany. Czy my tak to widzimy? No. Ja myślę, że to, no na pewno to nie zajmie, powiedzmy sobie, jakieś tam lata, tylko myślę, że kilka miesięcy. Ja myślę, że warto się przychylić tutaj do sugestii, pani Rady Drogosz, ponieważ ja tu patrzę ze względu na mieszkańców Kaszkawi. Obiekt szkoły jest ogromny i tak jak tu pan Marek powiedział, że to jest jednak stary budynek. Jeżeli są możliwości takie, że jest działka, czy nawet dwie, nawet do wyboru, bo to tak można powiedzieć, to nowy obiekt będzie przede wszystkim spełniał wszelkie normy jakościowe, wszystkie wymogi. Będzie też możliwość potem nawet rozbudowy. Będzie stwarzał, nie wiem, wydaje mi się, tak, większe możliwości i bezpieczeństwo. Także, a środki finansowe, tu jak nikt pan nie powiedział, jeżeli mamy, jeżeli ja też bym miała mieć do ścieżkę narciarską, a nowy obiekt, to też wolałabym dla dzieci jednak ten... Nie neguję absolutnie tej ścieżki narciarsko-biegowej, bo rozwój gminy, nawet pod względem turystycznym, też jest bardzo ważny, aczkolwiek zadbajmy najpierw o nasze pociechy. I tak, zadaję własne, a potem dopiero myślę o... To znaczy, to jest klucz takie, że jeżeli, bo tu jest napisane, teraz sobie rozmawiamy, napisane jest wyraźnie, że jeżeli rozbudowa, to tylko przedszkole. Bo wiemy, że no ze starego już nowego nie zrobimy i też nie rozciągniemy, bo nie jest gumy. Więc jeżeli ktoś zagwarantuje, że rozbudowa będzie, ale żłobek też będzie, to myślę, że to też jest w porządku, tak? To wtedy nie ma znaczenia. Natomiast musimy pamiętać o tym, że ludzie oczekują żłobków. Ludzie pracują młodzi. I jeżeli będzie kwestia mieszkańców, czy budowa z żłobkiem, czy rozbudowa bez, to na pewno wybiorą budowę z żłobkiem. Przy budowie na pewno może żłobek powstać, natomiast proszę Państwa, przy rozbudowie to już tutaj specjaliści od prawa budowlanego muszą się wypowiedzieć. Tu są inne wymogi, prawda? Proszę Państwa, to przedszkola wystarczy nam jedno pomieszczenie, prawda, które spełnia wymogi techniczne, w którym pomieści się 25 osób. Przy żłobku, proszę Państwa, to nie jest tak, bo przy żłobku, powiedzmy sobie, muszą być na to, żeby była grupa dzieci, muszą być dwa pomieszczenia. Bez względu na to, czy to jest żłobek pięcioosobowy czy 20-osobowy, bo musi być sala bawialna, powiedzmy sobie, i musi być sypialnia. To są wymogi techniczne, które po prostu się nie przeszkodzą. No i właśnie przypuszczam, że w porządku jest zapisane, że 50 dzieci tylko i wyłącznie na przedszkole, to to jest duże prawdopodobieństwo, że tak by było przy rozbudowie, tak? Tak, no to
Proszę, istotne głosy w dyskusji. To ja jeszcze tylko taką sugestię, że gdyby to rzeczywiście miało być tam koło Turników, to żeby się zastanowić, bo nie, my mamy w tej chwili problemy już i wiem, że potem... Ale to już rodzice się nie rozmawiają. Nie będzie zgody rodziców na to, żeby było przy Turnikach. To już nie. Praktyczne jest, nie za bardzo. Dziecko musi iść do szkoły, bo tak, na razie się... Wypełnili, ale tu nie było lokalizacji. No to na razie uważam, że jest potrzeba. Czy potrzeba, czy nie potrzeba. Natomiast gdyby gmina nie miała działek innych, to można powiedzieć, no dobra, jedyna lokalizacja, czy się to... Mam możliwości. Z tego, co ja proszę sobie odtworzyć nagrane z sesji. Wspominałam, że Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, powtórzę to jeszcze raz. Chciała gminie przekazać za symboliczną złotówkę działki pod szklarniami na terenie spółdzielni. Nikt nie wyraził na to zgody, żeby taką inicjatywę przyjąć ze strony gminy, żeby kupić te działki. Doskonała lokalizacja, blisko szkoły, blisko alei, blisko. Teraz próbujemy gdzieś tam, no nie wiem czy próbujemy, może to jest akurat, chociaż taką dostałam na dole przed chwilą informację, że to jest planowana taka działka, więc to jest w ogóle absurd. Totalny. Wyrażam się w imieniu mieszkańców Ogrodowa. Najważniejsze, żeby się pieniądze znalazły. Ja się z tym nie znajdę, bo tu się nagadamy jeden na drugiego, trzeba będzie patrzeć, nic z tego nie będzie. Będą pieniądze na budowę, to lepiej budować jak rozbudowę. No, pytanie jest chyba na budowę, prawda? A my tutaj mówimy, jakby już tutaj pojutrze już tam budowę rozwój wchodził, już tam miał równać te. A to nie wiadomo, czy to jest tylko, to jest tak. Podjęcie teraz decyzji, kto jest no, ile lat trwało? Ale poczekaj, podejmowaliśmy wtedy dyskusję, że będą rodzice mieć problem właśnie z tym, że będzie śmierdzieć. No nie czarujmy się. Są podnoszone takie głosy? Jest problem? Oczywiście. Jest. I każdy z nas to mówił. Czy jest. Większość. To nie jest, ale chwila. I pieniądze tak lokalizacja chcieliśmy. No chcieliśmy gdzie indziej. Bardzo fajnie. No i teraz to jest kluczowa. Tyle dlaczego? Powiedzenia sobie, co dlatego, jest za okupacją. Nie, ja powiem Marek dlaczego. Dlatego, że poprzednia rada zatwierdziła już tą lokalizację i projekt był zrobiony pod tą działkę. My to mogliśmy tylko wnioskować, żeby ewentualnie przenieść, dostosować ten projekt. I to przefalsowało. Jeżeli my teraz podejmiemy decyzję, że do tej działki, to już nie ma odwrotu. Dlatego przyjął w momencie koncepcji jakiejś takiej, gdzie i czy tak, i czy nie, czy budowa, rozbudowa, to w tym momencie musimy zająć stanowisko. Już teraz, jeśli nie wyraża... A to jest bardzo ważne nie tylko ze względu na dzieci i rodziców, to jest ze względu też na osoby, które prowadzą działalność. Oczywiście, my musieliśmy teraz zainwestować w wentylację, co no w sumie... Niech pan gdyby nie było pokryje, tak? No oczywiście, że nie. No. Oczywiście, gdyby nie było przedszkola, no nie musieli. Pomijając, czy radni, czy gmina, drodzy państwo, na ten moment nikt nie powinien mieć do rolnika pretensji, bo doskonale gmina, pracownicy, którzy tutaj pracują 20 lat, zdawali sobie sprawę z tego, gdzie wybudowane jest przedszkole. I koniec dyskusji, tak? Jest to absurd po prostu na ten moment mieć jakiekolwiek pretensje i roszczenia i problemy, jeśli chodzi o rolników, tak? Bo oni mają całe życie usytuowaną tutaj, a nie indziej swoje gospodarstwo. I ludzie, którzy podejmowali decyzje odnośnie przedszkola, to mogą być sami, są sobie sami winni, tak? I to, że na przykład to przedszkole powstało tutaj, my dostajemy potem wezwania do tłumaczenia się i do usuwania jakichś tam skutków czy czegoś. No przecież takie rzeczy, jeżeli są skargi, to powinni ludzie tłumaczyć je takie sprawy. Nie było dyskutowane, że tak będzie, ale wszyscy zapewniali, że nie. I tu trzeba by odtworzyć pewne rzeczy, czy rzeczywiście nie, czy tak. Wracamy do dyskusji przedmiotowej dyskusji. Dlatego następne błędy nie popełniają, takie same. Skupmy się na tym, co mamy dzisiaj do zaopiniowania. Ja przechodzimy do punktu 9. Stanowisko Rady w sprawie szacunek przedszkolnych, modlęgorku i drobników przez budowę rozbudowy. Odnośnie tego, co powiedział pan Lika, zielone światło. Owszem, daliśmy zielone światło już w tamtym roku, co prawda w innym temacie, odnośnie, nie wiem czy pamiętacie, kwestii 50 tysięcy i planu na chodniki. I tam było wymienione chyba trzy miejscowości. Do tej pory tego planu, ten plan jest niezrobiony, pieniądze przepadły, zielone światło daliśmy i... I tu będzie to samo, bo nie ma pieniędzy. Więc dlatego nie dajmy zielonego światła, tylko po prostu dajmy konkret.
Skupmy się na jednej rzeczy. Ale nie dać się. Tu jest napisane wyraźnie. Jak się chce, na to poznanie o pilnowaniu utworzenia. Tu nie jest powiedziane, gdzie utworzenia przedszkola do tego roku. To jest klucz. Właśnie. Nie budowa, nie ma tu wspomniane miejsca, tylko... Przez te przepychanki nic nie będzie. Tylko utworzenie przedszkola w Obrębku. Nie przepychanka. I rozbudowie przedszkola w Promniku. Takie jest założenie, że założenie wyników tych konsultacji. Tu nie ma lokalizacji, nie ma nic. Sądzę, że to wyniknie w trakcie... Ale ty masz tutaj jasno napisane, że na zajęcie przed Radiem Ministrów się stanowiska w przedmiotowej sprawie oczekuje się do dnia 16 maja 2018 roku. I ty musisz, które z tych, czy budowa nowego obiektu, nadbudowa, rozbudowa, jeszcze nie ma. Z tym, że nie ma tam powiedziane, że przy górniku jest. Tu nie ma, bo jeszcze nie ma koncepcji nawet budowy, tylko to jest ale to powiedziane, że koncepcji nie będzie, ponieważ... A z czego to terminu wynika do 30 maja, że musimy podjąć decyzję? To nie jest. Z tego co słyszałem, to ma ruszyć, że brzydko będę jeszcze w tym roku. Nie, to żeby przetargnął. Ale my powinniśmy mieć pełną przewód głosowy. Ja na przykład jestem za budową z żłobkiem. Ale ja w tym momencie na pewno jestem przeciwna lokalizacji, jeśli chodzi o, o działkę przy górnikach. Teraz w jaki sposób miałam zagłosować? Właśnie. No to jak chcecie sprecyzować, to już powtórzę się jeszcze raz. Rozbudowa ze żłobkiem. I jest... Ale nie ma tu tak, my nie możemy ale nie są to nie ale, ale taki wniosek stworzyć, żeby tak przegłosować, tak? No jeśli, tak. Jeśli to by miało być główny problem. To ja się już sprecyzuję, tak? Tak, bardzo prosimy. Nie, no ale ludzie oczekują też, słuchajcie, no to wam to jest, ja nie wiem. To na pewno się nie zgodzą na kurniki. Ale są działki, my nie wiemy, na której działce tak naprawdę będzie budowa. No o czym rozmawiamy? My powinniśmy, tu powinien być pracownik i powiedzieć. I budowa jest i dopiero możemy nad czymś głosować. Oczywiście. Ja w takim układzie się wstrzymuję, bo ja chcę wiedzieć, gdzie jest planowana budowa. Wtedy mogę sobie głosować, czy będę za budową, rozbudową, czy nie wiem, czy jeszcze. Może na sesję, niech przyjdzie pracownik przygotowany i niech powie konkretnie właśnie. I tam będziemy wtedy dyskutować. Przecież sesja jest po to, żeby dyskutować. Nie wiemy, jakie pieniądze na to są, nie wiemy, jakie działka. Na razie pieniądze są, przepraszam, że nie wiemy jakie, ale chcemy mieć podstawowe informacje, gdzie ta budowa, żeby nas później nikt nie wpływał. Także ja wnioskuję o odłożenie tego punktu opiniowania na sesję. Na sesji też możemy na ten temat porozmawiać. Dokładnie, gdzie lokalizacja jest przewidziana, jak to jest, jeżeli budowa przedszkola, to z żłobkiem, jeżeli rozbudowa, to czy też zapewni nas ktoś, że będzie żłobek w takiej ilości dzieci. I wtedy możemy dyskutować i głosować. Czyli przeniesienie tego punktu do spraw różnych. Pani sekretarz przyjdzie, poczekaj, wstrzymaj się. O. Czy jeszcze coś mamy, zanim przyjdzie pani Ewa? Sprawozdanie działalności. No to sprawozdanie się zapoznali wszyscy. Przechodzimy w międzyczasie przejdziemy do punktu 10 porządku obrad. Sprawozdanie działalności Gminnej Komisji Rozwiązania Prawa oraz Powrotu Starczynie za 2017 rok. Otrzymali Państwo druk sprawozdania. Bardzo proszę, czy do tego druku są jakieś pytania? Nie ma. Skoro nie ma pytań, bardzo proszę, kto z Państwa, Panu Radny, jest za przyjęcie sprawozdania z działalności Gminy Komisji Rozwiązania Problemów Wolnych, to proszę o ręki. 9. To jest przeciw, to jest wstrzymał się. Nie ma. Konsultacji społecznych na podstawie rozbudowy przedszkola
tutaj jest dyskusja na ten temat. I tutaj padł taki wniosek, żeby ten punkt przenieść na posiedzenie sesji w sprawach różnych. W sprawach różnych. To znaczy, może jest zrobić. Proszę bardzo. Znaczy tak, może ja. Panie sekretarz, wynikła problematyczna kwestia. Dużo rzeczy, żeby opiniować coś, musimy mieć pełną wiedzę. Takiej wiedzy nie mamy. Nie mamy pewności, jeżeli budowa, to jaka lokalizacja, jaka działka konkretnie, jasno, ponieważ tu już padła informacja z mojej strony, ze strony pana Religii, rodzice są przeciwni budowie na działce przy Kulnikach. To jest ewidentnie, to padło na spotkaniu wiejskim, to już rodzice taką opinię wyrażają. Jeżeli rozbudowa, a z tych dokumentów, które mamy przed sobą, wynika, że jeżeli rozbudowa szkoły głównego, to tylko i wyłącznie przedszkole bez żłobka. Czy ktoś zagwarantuje, i to też jest takie pytanie, że jeżeli by się rodzice jednak zdecydowali, żeby to była lokalizacja szkoły, to czy ktoś zagwarantuje, że to będzie żłobek również? I taki wniosek z mojej strony padł, ponieważ no nie mamy tych informacji. Są informacje kluczowe, żeby można było zagłosować, żeby ja mogła zagłosować za budową przedszkola, muszę wiedzieć, gdzie to przedszkole będzie zlokalizowane. Żeby zagłosować za rozbudową wodnego roku, muszę wiedzieć, czy tam będzie żłobek, z tego czynnika. Tego nie mamy takiej informacji, oczekujemy takiej informacji. I dlatego padł wniosek, żeby to ewentualnie przedyskutować na sesji. I teraz nie opiniować tego. Więc jeśli pani sekretarz jest w stanie nam to wyjaśnić, powiedzieć jasno, gdzie konkretnie lokalizacja, czy będzie budowa, rozbudowa z żłobkiem, bez żłobka i tak dalej. To... Ja na ten moment nie wiem. Nie jestem w stanie. A czy ktoś na sesji będzie w stanie nas poinformować wtedy? To ja po prostu zrobię takie tutaj rozpoznanie więcej informacji w tym temacie stawiane i postaram się przedstawić. Może być to na posiedzeniu sesji, może być na posiedzeniu następnej komisji. Można zrobić to w komisji. Nie, to nie ale myślę, że na sesji też można spokojnie. Ja bym chciał na sesji. Tak, to nie jest uchwały, tylko stanowisko. Szkodzi, ale dobrze, może mieszkańcy będą chcieli przyjść. Tak, to może ktoś będzie się chciał dowiedzieć. Bo ja chciałabym też wiedzieć konkretnie, jak się przygotować. Tak, to z nagrania. Będę chciała wiedzieć po prostu, jakie będą jakieś pytania. Tak. Ale tym kątem się przygotować. Dobrze. Także nie będziemy opinię. Na sesji będziemy. Nie, no to jest jakieś inne działki, jeśli jest. To znaczy, już mówimy, że są działki, gmina posiada działki. Aha, jeszcze jedna ta kwestia, chciałabym wiedzieć, czy co z tą działką, właśnie gdzie jest boisko szkolne, bo z tego co ja dobrze kojarzę, a nie wiem czy dobrze aż tak, to ono było przekazane wsi. Do, nie wiem, czy tam jakieś wieczyste użytkowanie, jak to jest formalnie, prawnie regulowane. Coś podobnie jak działka tam, gdzie jest ta ogromna łówka. No i wtedy, no wieś może nie wyrazić zgody na... Czyli mówimy o tej działce, gdzie jest boisko. Tak. I tutaj nie chcą rodzice wyrazić zgody, zresztą my też, przedsiębiorcy, którzy tam są również, na budowę tego przedszkola. Jest to. Posiada gmina inne działki, zakupione od RSP, więc... Chcemy wiedzieć, które ewentualnie działki by wchodziły w grę i dopiero wtedy będziemy podejmować. Dobrze, to odsłucham nagranie. Czy wniosek już ten mój? Tak. Wniosek musimy mieć, wniosek nie ma. Czyli przegłosujemy, dopiniemy ten wniosek radnej. Radnej? Dobrze. To jest panu radnym za wsparciem wniosku o przesunięcie opiniowania stanowiska Rady Gminy w sprawie placówek przedszkolnych na posiedzeniu sesji Rady Gminy w dniu 9 maja bieżącego roku. Kto jest za? Kto jest przeciw? Nie się wstrzyma. Nie ma. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.
sekretarz. Na własnej interesie. Proszę o uwagę, nie skończyło się posiedzenie. Cisza! Ponieważ mamy mało czasu i pismo. Wniosek do Rady Gminy w sprawie czynienia z dnia 3 kwietnia 2020 roku. Szanowna Rado, chciałabym zapytać, dlaczego stawki za opłaty śmieciowe zostały uchwalone od gospodarstwa, a nie od osoby. Wiemy wszyscy, że ilość odpadów to jest od osoby, a nie od gospodarstwa, wody czy lokalu mieszkalnego. Wyczytałam dobre rozwiązanie w miesięczniku Ziemia Sprawczyńska z marca 2018 roku. Opłata od osoby i to jest rozwiązanie prawidłowe. Myślę, że w krótkim czasie ta uchwała zostanie zmieniona i będziemy płacić od osoby, tak jak w innych gminach, a nie kosztem jednych i drugich. W mojej sytuacji wypada mi płacić 51 zł za kwartał i chętnie to uczynię. Proszę o odpowiedź. To tylko tak, pismo jest niepodpisane. Anonimizowane, bo są dane osobą. Tak. Tak. Jeszcze nie ma dowodu. Jeszcze nie ma. Od połowy na maja, że się nazywa. Minister cyfryzacji. Szanowni Państwo, czytam dla cicho, więc znaczy szybko, więc proszę się skupić. Szanowni Państwo, od Ministerstwa Cyfryzacji docierają niepokojące informacje o ponoszeniu przez niektóre, podnoszeniu przez niektóre jednostki samorządu terytorialnego stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla infrastruktury telekomunikacyjnej. Takie działania skutecznie przeciwdziałają wysiłkom rządu beneficjentów programu operacyjnego Polska Cyfrowa, czy też innych samorządów prowadzących politykę proinwestycyjną w zakresie rozwoju sieci szerokopasmowych. Z tego też powodu czuję się w obowiązku wyjaśnić Państwu zależności między wysokością stawek opłat lokalnych, w szczególności opłat za zajęcie pasa drogowego, a rozwojem społeczności lokalnych i jednostek samorządu terytorialnego. Sądzę, że przybliżenie tych schematów pomoże Państwu lepiej zrozumieć istotę problemu oraz skłoni do zmiany wysokości tych opłat w przypadku, gdy zostały ustanowione w wygórowanej wysokości. Polska dzięki ogromnemu wysiłkowi samorządu przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, praca administracji, dzięki dobremu wykorzystaniu funduszy unijnych, staje się właśnie największym pracą budowy infrastruktury telekomunikacyjnej w Europie. Oprócz zapewnienia dostępu do internetu obywatelom i przedsiębiorcom, podłączamy szkoły do ogólnopolskiej sieci edukacyjnej, jedynego takiego i o takiej skali projektu na świecie, nagrodzonego prestiżową nagrodą WSIS Prizes 2018, przyznaną przez agendę ONZ Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny ITU. Obecnie w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa realizowane są projekty, które mają zapewnić obywatelom dostęp do nowoczesnej sieci szerokopasmowych o szybkości co najmniej 30 megabitów na sekundę oraz podłączyć wszystkie szkoły do ogólnopolskiej sieci edukacyjnej. Obszar, na który prowadzona jest interwencja, to miejsca, które ze względu na warunki geograficzne, demograficzne czy też rozproszoną zabudowę są nieopłacalne do realizacji infrastruktury telekomunikacyjnej ze środków komercyjnych. Konieczność wsparcia takich przedsięwzięć ze środków publicznych jest więc oczywista, ponieważ infrastruktura telekomunikacyjna decyduje o konkurencyjności regionów i całych państw za budową sieci szerokopasmowych angażowane są fundusze publiczne. W XXI wieku nie wystarczą już tylko drogi, sieci energetyczne, wodociągi czy kanalizacje. Szerokopasmowy internet to dziś część podstawowej infrastruktury technicznej. Jego brak jest poważną barierą rozwojową. Budowa szybkich, nowoczesnych sieci dostępu do internetu to impuls do dalszego rozwoju edukacji, samorządności, bezpieczeństwa publicznego, ochrony środowiska, opieki zdrowotnej. Samorządy są dla inwestycji, może włącznie jedną optymalizację, to jest duszno. Inwestycji telekomunikacyjnych kluczowych dla państwa bezpośrednio dysponujących niezbędnymi zasobami, drogami cicho i nieruchomościami publicznymi. To państwo decyduje o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, lokalizacji inwestycji, lokalizacji infrastruktury w pasach drogowych, opłatach lokalnych, w tym za zajęcie pasa drogowego i pozwoleniach na budowę. Natomiast to w jaki sposób uprawnienia te są wykonywane, może wspierać lub hamować rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej, wpływając na koszt realizacji inwestycji. Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie telekomunikacyjnym sieci szerokopasowych należy do zadań rozwój samorządów, co wynika m.in. z artykułu 7 ust. 1 punkt 3a ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym, czy też o samorządzie ustawy o samorządzie powiatowym. Biorąc pod uwagę korzyści wskazane wyżej wynikające z sieci, z rozwoju sieci oparte na o szereg obserwacji i badań, Ministerstwo Cyfryzacji podobnie zwraca się z prośbą
do Państwa o podjęcie działań na rzecz efektywnej współpracy z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi budującymi infrastrukturę telekomunikacyjną na Państwa terenie. W szczególności apeluję do Państwa o ustalenie stałych opłat za umieszczenie urządzeń telekomunikacyjnych w pasie drogowym na poziomie umożliwiającym nie tylko budowę sieci, ale także ich utrzymanie w pełnym zadań. Na niektórych obszarach opłaty za umieszczenie infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogi mogą stanowić nawet 60% kosztów utrzymania sieci. Niestety takie opłaty za używanie pasa drogowego skutecznie hamują rozwój rynku telekomunikacyjnego. Operator planujący inwestycje w danym terenie musi dokonać analizy kosztów inwestycji i utrzymania sieci oraz przychodów możliwych do osiągnięcia na danym rynku. Wysokie koszty umieszczenia urządzeń w pasie drogowym powodują konieczność szukania oszczędności, tak aby inwestycja była opłacalna. Ceny telecznych usług dostępu do internetu są obecnie na ustabilizowanym poziomie. Przeciętna miesięczna wysokość rachunku to około 54 zł. W związku z powyższym nie jest możliwe uzyskanie proporcjonalnie wyższych przychodów z rynku ze względu na koszt opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Operatorzy w przypadku wysokich opłat mogą zrezygnować z budowy w pasie drogowym i budować na terenach prywatnych, zrezygnować z budowy w pasie drogowym i budować na terenach leśnych, zmienić technologię świadczeń usług na sieci radiową, zrezygnować z inwestycji na danym obszarze. Działania te w postaci braku inwestycji lub podwyższonych opłat za usługi związane z internetem odczują mieszkańcy państwa wspólnoty samorządowej, a także pamiętajcie, że działania jednego samorządu gminy czy powiatu mają znaczący wpływ na inwestycje także w sąsiednich gminach. Za niedopuszczalne należy uznać sytuację podnoszenia opłaty przez niektóre samorządy już po podpisaniu przez beneficjentów umów o dofinansowanie projektów w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Takie działania nie są tylko nieetyczne, ale również szkodliwe dla wspólnoty lokalnej. Środki z funduszy publicznych, w tym budżetu Unii Europejskiej, przeznaczone na rozwój sieci szerokopasmowych, nie mogą służyć wspieraniu budżetów lokalnych i utrzymaniu jednostek samorządu terytorialnego, na co zwrócił uwagę również, Komisja Europejska. Ustanowienie wysokich opłat w tym kontekście powoduje zwiększenie takiej miejscowości i wsi względem zmiennego obszaru inwestycyjnego. Nawet w sytuacji wsparcia takiej inwestycji środkami publicznymi, działania samorządu mogą uniemożliwić jej realizację. Dlatego zachęcam Państwa do weryfikacji wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dla inwestycji telekomunikacyjnych i dokonanie zmian, które pozwolą na dalszy rozwój sieci. Stawki te powinny być dostosowane do stawek ustanowionych w drogach krajowych, tak by nie stanowiły dodatkowej przeszkody w realizacji inwestycji. Zachęcam również Państwa do zapoznania się z materiałami informacyjnymi dotyczącymi kwestii opłat za zajęcie pasa drogowego dla inwestycji telekomunikacyjnych dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem www.gov.pl/opłaty za zajęcie pasa drogowego w inwestycjach telekomunikacyjnych. Zgodnie z opublikowanymi od czerwca 2016 roku do połowy lutego 2017 roku uchwałami wojewódzkich dziennika urzędowych 30 lat samorządy podniosły roczne stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego. Ministerstwo w dalszym ciągu będzie prowadziło monitoring samorządów, które będą podnosiły stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w zależności od infrastruktury telekomunikacyjnej. Społeczeństwo ma prawo wiedzieć, dlaczego w niektórych rejonach kraju sieci szerokopasmowych nie rozwijają się pomimo dużych nakładów ze środków publicznych skierowanych na ten cel. W związku z powyższym apeluję do Państwa o stworzenie odpowiednich warunków do realizacji i utrzymania inwestycji telekomunikacyjnych. Wprowadzenie z upoważnienia Marek Zagórski, sekretarz stanu. My podnieśliśmy? Nie. Powiatowe zarządy dróg, Urząd Gminy w Strawczynie. Powiatowe zarządy dróg w Kielcach, odpowiedź na pismo znak rit.dl.72.26.15.2018 informuje, że zarząd powiatu kielckiego nie zdecydował dotychczas, które zadania będą zgłoszone do bieżącej edycji programu rozwoju gminy i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Przypominamy, że zgodnie z dotychczasowymi praktykami wszystkie inwestycje na drogach powiatowych realizowane są na wniosek i przy współudziale finansowym gmin. Jeśli gmina straci zabezpieczy w swym budżecie odpowiednie środki finansowe i zarząd powiatu zdecyduje o zgłoszeniu zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 0487T pod Piotrowiec, Kucisko, Niedźwiedź, Obręgu, Równogórek, Chełmce, Polichno, Promnik, Polichta, do realizacji w ramach programu gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 2016-2019 powiatowy zarząd w Kielcach przystąpi do aktualizacji dokumentacji koniecznej do realizacji robót budowlanych. A teraz jest
Pani, ja się potem podejrzewam, że to jest odpowiedź na moje pytanie pismowskie, odnośnie mojego pytania na ostatniej sesji, kiedy zapytałam, co było zrobione w tej kwestii i pani sekretarz mi odpowiedziała, że było pismo w tamtym roku i w tym roku wystosowane odnośnie aktualizacji planu. Natomiast z tego pisma wynika, że powiatowy zarząd przystąpi do aktualizacji dokumentacji dopiero w momencie, kiedy na wniosek i przy współudziale finansowym gminy zostanie ten wniosek złożony. Co też jest nieprawdą, tak jak pan wójt mówił. Czy to jest dalsze? W nawiązaniu do pisma, to jest starczeń 9 kwietnia, a tam to było 3000 projekt. W nawiązaniu do pisma znak PSD41.6.2017 z dnia 8 marca w sprawie zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 0487 T. Piotrowicz, Kucisko, Niedźwiedź, Oblęgły, Chełm, Trepolita, Promnik i zgłoszenia inwestycji do realizacji w ramach PLG i PID. 2016-2019 Urząd Gminy Starczeń informuje, że jesteśmy zainteresowani realizacją przedmiotowego zadania, o czym poinformowaliśmy Państwa wielokrotnie w latach ubiegłych. Dodatkowo wskazać należy, iż tutejszy urząd poniósł koszty sporządzania dokumentacji projektowej na cały odcinek drogi powiatowej nr 0487T. Reasumując, powyższy wniosek przed chwilą otrzymania informacji o kosztach realizacji zadania przedstawi Radzie Gminy Starczeń propozycję zabezpieczenia środków na dofinansowanie inwestycji w wieloletniej prognozie finansowej. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie wniosku w sprawie aktualizacji dokumentacji projektowej i realizacji robót w ramach programu w roku 2019. Nic nie wnoszę o te pisma. Pani Małgosiu bardzo prosiła o ksero tych pism, dobrze? Może być na sesję, nie musi być ksero. Jeżeli jest to taka możliwość. Starczyn 13 kwietnia 2018, powiatowy zarząd dróg. W związku z licznymi interwencjami mieszkańców miejscowości Oblęgły, Chełmce i Promnik, Urząd Gminy Starczyn zwraca się kolejny raz w sprawie dokończenia przebudowy całej drogi powiatowej 0487T w miejscowości Oblęgły, Chełmce i Promnik. Nawierzchnie na przedmiotowych odcinkach drogi powiatowej są w bardzo dobrym stanie technicznym, znajdują się na niej liczne spękania, wypuszczenia, ubytki i ukształcenia. Zauważyć należy również fatalny stan chodnika w miejscowości Oblęgu, który jest porośnięty trawą oraz posiada liczne zniekształcenie nawierzchni krawężnika i osadowienia w pustym ulicznych. Nasze liczne monity w sprawie dokończenia przebudowy drogi powiatowej nie są uwzględnione w kolejnych budżetach powiatu kieleckiego. Pomimo bardzo alarmującego stanu drogi, który stwarza ogromne niebezpieczeństwo dla pieszych i ruchu samochodowego. Za przedmiotowy stan to Państwo jako zarządca drogi bierzecie pełną odpowiedzialność. Po raz kolejny prosimy o potraktowanie dokończenia przebudowy drogi powiatowej 0487T jako priorytetowej w roku 2019. Jednak w trosce o zachowanie bezpieczeństwa uczestników ruchu zwracamy się o bardzo pilne wykonanie remontów bieżących chodników i nawierzchni przedmiotowej drogi. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie wniosku i udzielenie odpowiedzi o zajętych stanowiskach. Albo to jest ubijanie piłeczki. Powiat mówi, że jeżeli gmina złoży wniosek, to będą robione. Natomiast gmina, jeżeli powiat złoży wniosek. Starczyn 27 kwietnia 2018 rok. Powiatowy zarząd dróg. W związku z wnioskiem pani Sylwii Kasprzyk, radnej w SOS Pachełce, zawartym w protokole z sesji Rady Gminy Starczynie z dnia 27 marca, Urząd Gminy Starczyn zwraca się z prośbą o naprawę zaniżenia i ubytków w nawierzchni drogi powiatowej 0487. Ta ulica turystyczna przystosowana drogą gminną, ulica Brzozowa miejscowości Chełmce Polita, od kształcenia i nieobecności drogi powiatowej zagrażają bezpieczeństwo na przedmiotowym odcinku drogi i mogą doprowadzić do niebezpiecznych zdarzeń z udziałem uczestników ruchu. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie wniosku i informowanie o zajętym stanowisku. Arkadiusz Wiczkowski. Regionalna Izba Obrachunkowa, 6 kwietnia 2018 rok, mamy 5 maja, 4 maja? Arkadiusz Wiczkowski, Przewodniczący Rady Gminy Starczyn. W nawiązaniu do otrzymanego od Państwa wystąpienia z dnia 15 lutego 2018 roku znak BRG.0004.1.2018 dotyczącego przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną w zakresie wydatków służb wszystkiego wyjaśniam, co następuje. Regionalna Izba Obrachunkowa zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych jest organem nadzoru i kontroli gospodarki finansowej, przy czym zgodnie z artykułem 5 ust. 1
tej ustawy izby kontrolują gospodarkę finansową, w tym realizację zobowiązań podatkowych oraz zamówienia publiczne podmiotów na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Regionalne zamówienie nie jest właściwe do zajmowania stanowiska w zakresie dotyczącym gospodarności czy celowości zakupu materiałów finansowanych ze środków Funduszu Seleckiego. Natomiast jeżeli w ocenie kontrolujących zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa, to w tym zakresie należy zawiadomić organy ścigania, prokuraturę rejonową od uwagi, że wraz z pismem z dnia 15 lutego 2018 została do jednej przesłana wiele dokumentacji z kontroli załącznych, do załączeń dokonujemy jej zwrotu. Nadzór finansowy nie jest właściwy do nadzoru finansowego. Ej, Małgosiu, dłuższych tych pism to nie ma? Będą za chwilę. Już się drukują. Gmina Raków, 18 kwietnia 2018. No co ci tu skrócę? Mogę ominąć, szanowny no, pan. Uprzejmie informuję. Szanowny pan Tadeusz Tkaczek, wójt ministra, wpłynęło 23 kwietnia 2018 roku. Uprzejmie informuję, że na prawie rozpoczynają Komitetu Budowy Pomnika jest pan. Wicentego Witosa Kiesa, gmina Raków, podjęła decyzję o włączeniu się w dalsze prace związane z dziedziną pomnika tego wybitnego męża stanu przywódcy polskiej wsi, działacza samorządowego. W tym celu pozostają zgody Rady Miasta Kielce i Rady Gminy Raków. Uchwały zostały podjęte. Zawarte zostało porozumienie z prezydentem miasta Kielce o przejęciu zadania publicznego, na mocy którego gmina Raków dokona wyboru projektu pomnika. Wyboru wykonawców pomnika podpisze umowę z wykonawcą, wykonawcami, uzyska wsparcie finansowe na realizację zadań od innych jednostek samorządu terytorialnego z terenu obowiązującego do wszystkiego, ponieważ mojej gminy nie stać na to poniesienie wszystkich wydatków związanych z planowanymi pracami, czy nie wyszło udzielenie pomocy finansowej w celu zrealizowania tego zamierzenia jeszcze w bieżącym roku. Wstępnie koszt wykonania prac oceniał za 250 tysięcy. Myślę, że tutaj jest pani wójt uzasadnia dlaczego. Wnioskuję, znaczy nie wiem, przynajmniej ja uważam, że nasza gmina nie stać na takie współfinansowanie. Nie, to jest nie wiem, czy to po co podejmowała inicjatywę budowlaną. Ale naszą gminę nie stać. Ale tam to czekaj, ale nie jest taka odpowiedź nasza. Ja czekam na podpowiedź ze strony rady. Rada się zapoznała. Na odpowiedź jaka? Nie udzielimy wsparcia finansowego ze względu na to, że naszą gminę... Sami nie mamy. Wszystko się zapoznało. Napomnijmy. Urząd Gminy wpłynął 21 marca 2018 roku. Wójt Gminy Starczy składam rezygnację z funkcji sołtysa oraz inkasenta z dnia 1 kwietnia 2018 roku. Podpisano Teresa Raczyńska. Sołtys w wsi... Niedźwiedź, przepraszam. Oblęgorek 16 kwietnia 2018 roku. Niniejszym oświadczeniem jest dniem 16 kwietnia z powodów rodzinnych rezygnuję z funkcji Rady z Sołectwa w Oblęgorku. Z poważaniem podpisano. Rady z Sołectwa. No i wynikiem, to oświadczenie. Nie, oświadczam, że nie rezygnuję. Tak. Ale jest drugie, tak? A, przepraszam. Oblęgorek dnia 18 kwietnia oświadczenie informuje, że z dnia 18 kwietnia rezygnuje z funkcji członka w Radzie Sołeckiej Oblęgorek. Co wam się dzieje? Co się tam dzieje? No. Nie wiem. Nie. To może być niedobry? Co cię? Bunt społeczny? Starczyn 24 kwietnia 2018 Pani Sylwia Kastrzy, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, dotyczy protokołu nr 47.2018.R 48.2018.WIR i 43.2018.S. W odpowiedzi na pytania zadane podczas samego posiedzenia Komisji Rewizyjnej Budżetu Inwestycji i Komisji Rewizyjnej 23 marca 2018 roku, a dotyczące sprawozdania z realizacji programu współpracy za rok 2017 z organizacjami pozarządowymi informuje następuje. Sprawa 1. Sprawa takiego zapisu sprawozdania została skonsultowana z inspektorami regionalnej Izby Obrachunkowej podczas trwającej ostatniej kontroli. Zasugerowali oni możliwość wprowadzenia dodatkowego zapisu dotyczącego organizacji pozarządowych posiadających statut od B i nie działających na terenie gminy Starczyn. Przygotowując sprawozdanie, skorzystano ze wskazówek RIO,
Stąd takie zapisy w sprawozdaniu i punkt drugi na pozostałych organizacji nie została podana jakakolwiek kwota, ponieważ jeśli byłyby organizacje dotowane, to na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przedmiotowe sprawozdanie dotyczy dotacji zgodnie z wyżej wymienioną ustawą. Zaproszenia pielgrzymka wpłynęły 30 kwietnia. Zaproszenie na 25. pielgrzymkę samorządu terytorialnego 2018 roku. Od 1994 roku przybywana jest od góry ogólnopolska pielgrzymka samorządu terytorialnego. W tym roku w dniu 27 maja po raz 25. polscy samorządowcy będą tradycyjnie dziękować Matce Bożej za dotychczasową opiekę oraz prosić o pomoc w wypełnieniu samorządowych powinności służących dobru ogólnemu. Tegoroczna pielgrzymka odbywa się w roku niepodległości, roku stulecia jej odzyskania. Dlatego tegoroczna konferencja prezydenta Przeświętej Inwestycji Wspólnotowej Wspólnot Samorządowych odbędzie się pod hasłem Samorządowcy w służbie Bogu i Ojczyźnie. Ja jestem za. Msza się odbędzie o godzinie 12:00. Msza odbędzie się na kaplicy Matki Bożej przy Stronie Rezydencji Ojczyzny i Polskich Samorządów. Kto zainteresowany, to myślę, że do biura rady się zgłosi. I pan Arkadiusz Wilczkowski wpłynął 30 kwietnia 2018 roku. Przyjmie w formie żegnalnej z warunkami pieca przeprowadził urzędnik gminy Starcze w okresie 21 listopada 2017 roku do 14 lutego 2018 roku kontrolę komisji kompleksową gospodarki finansowej gminy za 2016 rok i inne wybrane okresy. Protokół kontroli omówiono podpisany w 2 marca 2018 roku. Stwierdzono w wyniku kontroli nieprawidłowości i uchybienie zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym, którego jeden egzemplarz została Izba przesłała do wiadomości i wykorzystania. Ja myślę, że ten protokół Pani Małgosiu będzie zamieszczony na BIP-ie. Tak, może być. Tak. Więc on jest obszerny i duży, dotyczy bardzo ważnych zagadnień i kwestii, ponieważ to jest finansowa. Myślę, że bardzo istotną kwestią, żeby ta informacja została zamieszczona na BIP-ie. I bardzo bym prosiła o przesłanie tych dokumentów każdemu z radnych na skrzynkę mailową, a po prostu nie będziemy tego czytać, bo to jest dość obszerny dokument. Zgadzacie się ze mną? Tak. Jak najszybciej bym prosiła o przesłanie? Jak najszybciej, to powiedziałem. No tak, nie pochodź na sprawę. Szkodę. Tak, nie było tu mam. A, no to ty, tak. Wszystko Pani Małgosiu? Tak. Niemożliwe. Możliwe. A jednak. 8 przed czasem. To powiedzieć, tak? Przed czasem. Nie. Jeszcze jakieś kwestie? Zamykam posiedzenie komisji w sprawie rady. Dziękuję za przybycie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Małgosiu.